erste Mal habe ich im März erfahren, dass wir in Krakau eine Baustelle haben bei Firma EDF, dass wir den 8 Kessel aufstellen. No i jak widać, firma produkuje kotły wodne. Produkuje te kotły no, nie na potrzeby produkcji prądu, tylko na potrzeby ogrzewania mieszkań i dostarczania ludziom ciepłej wody. I tu akurat w Krakowie jest to taka kotłownia rezerwowa. W momencie, gdy brak produkcji ciepłej wody będzie na kotłach zasadniczych, to się uruchamia tą kotłownię i ta kotłownia dostarcza ciepłą wodę ludziom do mieszkań. Wo ich hier gekommen bin, das erste Mal leere Halle habe ich gesehen, mal den Herrn Suprotovic kennengelernt, wusste ich nicht, was Firma MTD ist. Jetzt im Endeffekt sehe ich, welche Arbeit die wir bewältigt haben mit der Firma MTD. Nasze zadanie początkowo polegało na tym, że mieliśmy dostarczyć z fabryki od producenta tutaj te kotły, no i potem ono się rozszerzyło o montaż, ponieważ no, na terenie Polski są troszeczkę inne warunki jak w Niemczech i firma Standard Kessel potrzebowała człowieka, który by im tutaj pomógł w jakiś sposób zarządzać. No i tak się stało, że to wypadło na mnie, no i przez 2 miesiące już tutaj uczestniczę w tych pracach takich montażowych, transportowo-montażowych. Jest to dla mnie no, pewne nowum, ale wydaje mi się, że sobie radzę. Firma MTD und Firma Gol hat die Transportfirma für uns ermöglicht, dass wir nach Krakau solche große Kessel transportieren. In Geschichte der VKK, der Standardkessel, dass wir 8 Kessel auf einmal auf eine Baustelle liefern und 4 Stück übereinander montieren. Das ist erstmalig. Gefährliche Stelle, Transport über Dach und ab 30 Meter entfernt, in Höhe von 37 Meter. Firma MTD mit bestimmter Technik überlegt hat. Firmy transportowe dzisiaj w ogóle zajmują, rozszerzają jakby swój asortyment usług, ponieważ sam transport jest jakby taką cząsteczką całej logistyki, to znaczy od producenta do klienta. I firmy transportowe próbują się w ten łańcuszek łapać w jakiś tam sposób. Dobra, Bartek, jedź. Jedź i to potem jak będziesz na wysokości słupa, obróć się na ten Transportkessel wurden in Köthen, VKK, Standardkessel in Köthen aufgeladen, transportiert durch Firma MTD nach Krakau. Und da haben wir mit auf Gelände der EDF die Kessel abgeladen und mit Schnuren, Seilen befestigt, dass wir die Möglichkeit haben, die nach oben hin transportieren, weil wir die Sicht
Möglichkeit nicht haben. Tu przy włożeniu tego kotła do hali uczestniczyło nas było, nie wiem, 3-4, natomiast było również też 3-4 BHP-owców i każdy jak gdyby pilnował, może nie tyle pilnował, czy byłby takim doradcą tych, którzy pracowali, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, który by za sobą pociągnął poważne konsekwencje. Myślę, że jest to dobry kierunek dla budownictwa. To była dla mnie najgefährlichste Stelle. Przy dzisiejszym montażu, tak jak przy tych poprzednich montażach, wszystko dobrze się skończyło i powiem tak, nie było żadnych takich sytuacji niebezpiecznych czy jakichś takich kolizyjnych, prawda? Wszystko było normalnie tak, jak żeśmy przewidzieli. No, największą trudnością dzisiaj były takie podmuchy, które zrywały się w końcowej fazie tego montażu. No i tradycyjnie to, że budynek jest wysoki i my musimy przełożyć to przez budynek, nie możemy podejść do linek tak blisko, do linek, którymi sterujemy tym ładunkiem, nie możemy podejść tak blisko, jakbyśmy chcieli i dlatego musimy od samego początku te linki prowadzić z dołu. No i z tymi linkami zawsze jest jakiś tam problem, bo albo o piorunochron się zaczepią, albo o rynnę się zaczepią, albo coś tam jeszcze, wiatr ich poplącze w jakiś tam sposób. No i tym razem było również tak, że w czasie transportu nie działo się nic, tylko przed rozpoczęciem tego transportu mieliśmy no, taki problem z rozłożeniem tych linek i musieliśmy tam chyba 3 razy podchodzić do tego samego zagadnienia. Ich bedanke mich allen bei allen Mitarbeitern, die damit beteiligt waren, ob jetzt Firma MTD, Firma Sarens, Firma Gohl, auch die Leute haben die super Leistung geleistet. Vorgesehen Ende März 2016, dass die ersten Kessel in Betrieb nehmen. Aber die Montage wird circa Ende Dezember sein, mechanische Montage.